W świecie piłki nożnej doszło do zaskakującego ruchu transferowego. Konrad Michalak, polski piłkarz znany z występów w takich klubach jak Legia Warszawa, Lechia Gdańsk czy Koniaszpor, został nowym piłkarzem Zamalek, jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Egipcie. Michalak, który ostatnio grał w saudyjskim Ochot Club, zdecydował się na zmianę barw klubowych i przeniósł się do Egiptu na zasadzie rocznego wypożyczenia. Jego nowy klub, Zamalek, to prawdziwa potęga afrykańskiego futbolu, mająca na swoim koncie 14 tytułów mistrza Egiptu oraz 5 triumfów w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. Lech Poznań ogłosił historyczny transfer do swojej żeńskiej sekcji piłkarskiej. Do zespołu dołączyła 19-letnia Norweszka Frida Brusgaard, która ostatni sezon spędziła w hiszpańskim Realu Sociedad. Jest to pierwszy zagraniczny transfer w historii żeńskiej drużyny Lecha Poznań. Frida Bruzgard, występująca na pozycji defensywnej pomocniczki, zyskała uznanie sztabu szkoleniowego Lecha dzięki swojej technice, inteligencji boiskowej oraz mądrości taktycznej. Mikołaj Łopatka, przedstawiciel działu sportu Lecha Poznań, podkreślił, że Frida świetnie wpasowała się w zespół i została ciepło przyjęta przez koleżanki z drużyny.